Halo? Kto mówi? Pan dyrektor jest zajęty. Słucham? Kolega szkolny. Nazwisko Zawistowski. Zaraz sprawdzę. Mam tu wszystkie listy kolegów szkolnych pana dyrektora. Czwarta klasa B. A owszem, czwarta B zgadza się. Zawistowski. Pan miał zwyczaj przezywania pana dyrektora kapuścianym łbem. Mimo, że pan dyrektor bardzo tego nie lubił, to pan również wrzucił panu dyrektorowi pokrzywę za spodenki gimnastyczne w czasie lekcji WF-u, po czym, gdy pan dyrektor słusznie poskarżył się nauczycielowi, to nazwał pan pana dyrektora donosicielem i obiecał, że zrobi mu z nosa pędzel. Czego pan dotrzymał? Słucham? Żarty. No, być może, niestety jednak pan dyrektor jest bardzo zajęty. W przyszłości również nie będzie miał czasu. Do widzenia panu. Do widzenia. Tak, halo, tak słucham. Tu sekretarka dyrektora Kowalskiego. Kto mówi? Pan Słupczak? Dyrektor jest bardzo zajęty. Z panem na pewno będzie rozmawiał. A. A, pan jest kolegą szkolnym pana dyrektora. Tak, 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 rzeczywiście przypominam sobie. Słupczak, klasa siódma C. W tej chwili coś sprawdzę, dobrze? Proszę chwileczkę zaczekać. A tak, pan był prymusem z matematyki. <laughs> no, no jasne, że zdarzają się takie zdolności. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Pan również odmówił panu dyrektorowi ściągaczki na maturze. Przez to pan dyrektor pomylił logarytmy z pierwiastkami. No i musiał powtarzać rok. Mhm. Tak, tak. Przyznam, że to zabawne. No z pewnością pan dyrektor chciałby z panem pogawędzić i wspomnieć dawne lata. Na nieszczęście pan dyrektor nie ma absolutnie czasu i nic nie zapowiada, że będzie go miał dla pana kiedykolwiek. Mhm. Żegnam pana, do widzenia. Halo. Tak, tu sekretariat. Kto mówi? Pan głowacz? Dyrektor jest zajęty. Tak. Pan dyrektor był uczniem pana. A kiedy? W piątej klasie. Proszę chwileczkę zaczekać. Mhm. Czy to pana nazywali uczniowie kalafior? No, przezwisko jak każde. Pan na przykład zwykł był nazywać pana dyrektora nierozgarniętym matołkiem yy, lub tępą pałą. No tak, tak. Oczywiście, że to stare dzieje. I mówił pan także, że pan dyrektor niepotrzebnie zajmuje w klasie miejsce, które należy się przecież jakiemuś normalnie rozwiniętemu chłopcu nadmieniając przy tym, że to jest zwykła szkoła, a nie zakład dla dzieci cofniętych w rozwoju. Mhm, tak. No tak, dwójka na półrocze była dużym wstrząsem dla pana dyrektora. Mhm, nie, 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 nie. Nie, pan dyrektor jest zajęty i najbliższe lata ma również przeładowane pracą. Mhm, proszę się wyłączyć, bo mam rozmowę międzymiastową. Do widzenia. Halo? Międzymiastowa? Biała Podlaska? Mhm. Tak, słucham. Kto? Słowikiewicz? No przecież tyle razy mówiłam już, że pan dyrektor nie ma czasu. Mhm. A wykluczone! Że co? Że to nie pan wepchnął pana dyrektora do stawu w czasie lekcji o rozmnażaniu żab? A kto? Gąbaczewski? No, jak pan może zrzucać odpowiedzialność na kolegę. Czy tak postępuje porządny uczeń? Nie, nie, nie. Nie, panie Słowikiewicz. To pan wepchnął. I, i jeszcze pan mówił, że to się panu dyrektorowi przyda, ponieważ pan dyrektor nigdy się nie myje. Mhm. Co? 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 To też mówił Gombaczewski? No pan usiłuje zniesławić szkolnego kolegę. Halo? Tak? Proszę? Pan dawał dyrektorowi ściągać na klasówce z polskiego! No, jak pan śmie! Pan dyrektor nigdy nie ściągał! Bez szczelność! Do widzenia, panu! Słucham. Y tak, tak jest, panie dyrektorze. Rozumiem. Mhm. Zadzwonić do prezesa Gombaczewskiego i prosić, żeby znalazł chwilę czasu i był łaskaw przyjąć pana dyrektora. Mhm, mm tak, tak. Rozumiem. Tak, tak, tak. Kolega szkolny. W tej chwili. Mm. Halo, czy mam przyjemność mówić z sekretarką prezesa Gąbaczewskiego? Telefonuję z polecenia dyrektora Kowalskiego. Pan dyrektor prosi, żeby pan prezes był łaskaw go przyjąć. Mhm. A, jest bardzo zajęty. Ależ z pewnością znajdzie chwilkę czasu. Dyrektor jest kolegą szkolnym pana prezesa. Słucham? Dobrze, dobrze, poczekam. Mhm. Tak, tak. Klasa czwarta, a? Tak. Taki nieduży. ten pała? Kapuściany łeb? Tak, to pan dyrektor. Skarży pyta, ale tak. Mhm. Słupczak zrobił mu z nosa pędzel po lekcji gimnastyki. Mhm, mhm. Proszę? Nie bywały. Więc to pan prezes wepnął pana dyrektora do stawu na lekcji o rozmarzaniu żab? Doskonały żart. No, no. I mówił, że mu się przyda, <laughs> że się nie myje. Przezabawne, naprawdę. No tak, tak. We wtorek o ósmej. Mhm. Ależ się pan dyrektor ucieszy. Do widzenia, do widzenia.